Dziś rano w szpitalu tymczasowym hospitalizowaliśmy 129 pacjentów, w tym 25 na oddziale intensywnej terapii. Szpital tymczasowy w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym jest jednym z elementów układanki ogólnowojewódzkiej. W ubiegłym tygodniu mieliśmy taką trudną sytuację, że jednego dnia w części ogólnej faktycznie wszystkie łóżka były w pewnym momencie zajęte. No dziś jest ich jeszcze kilka dostępnych. W części OJON z kolei mamy taką sytuację, że tam kilka łóżek musimy mieć zawsze zabezpieczonych dla pacjentów w części ogólnej, których stan pogarsza się gwałtownie. I wówczas potrzebujemy, żeby móc ich zabezpieczyć w tej części intensywnej terapii. Generalnie większość osób w szpitalu tymczasowych, około 70, nawet 80%, to są pacjenci niezaszczepieni. Co więcej, niestety dochodzi do zgonów pacjentów w sile wieku, 40-50-letnich, którzy nie mieli chorób współistniejących. My to wiążemy z niezaszczepieniem się. Do szpitala tymczasowego trafiają pacjenci tylko w stanie ciężkim i bardzo ciężkim, wymagający hospitalizacji z powodu COVID-19. W stanie bardzo ciężkim, no, przebywają na tym odcinku intensywnej terapii. Taka hospitalizacja, z tego jak podają lekarze, trwa obecnie od 10 nawet do 14 dni, a w tych przypadkach bardzo ciężkich nawet kilka tygodni.
Uważam, że wszyscy, którzy nie wierzą w COVID-a, zapraszamy tu na dół do pomocy.